Eurazier, opis rasy. Jest to rasa, o której tworzę materiał. Raczej zabieram się do stworzenia tego materiału no już przynajmniej rok. Jakoś nigdy nie mogę zacząć, chociaż rasa bardzo interesująca, bardzo ciekawa. No ale niestety w Polsce no niewiarygodnie rzadko spotykana. Naprawdę mało osób o niej słyszało. A są to psy bardzo ciekawe. Niestety przez tą rzadkość bardzo drogie, jeśli chodzi o szczeniaki. Ale posiadające naprawdę dużo zalet, troszkę wad, ale o tym później. Zacznijmy jednak od początku, czyli od historii. W jaki sposób powstała ta rasa? Oczywiście, ta rasa jest rasą bardzo młodą, lata 50., 60 ubiegłego wieku. To okres, kiedy rozpoczęto tworzyć tą rasę, rozpoczęto tworzyć rasę, która miała spełniać szereg wymagań. Do jej utworzenia, którego celem można było powiedzieć było odtworzenie psa syberyjskiego, było skrzyżowanie czałczałów z wilczastymi szpicami niemieckimi. Później jeszcze dodano troszkę krwi samojedów. Zanim przejdę dalej, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, ocen, skomentuj, podziel się, opublikuj, wrzucić na swoje media społecznościowe. Czy też zapraszam na inny materiał, do, na inne kanały. Wszystkie linki są w opisie filmu. Wróćmy jednak do tych naszych Eurazjerów. Nie wiem, jak to się wymawia, nigdy już słyszałem trzy wersje, ale przyjmijmy, że tak. Jeśli chodzi o długość ich życia, to jest 12-15 lat. Najczęściej to będzie oscylować wokół około 13 lat. Jeśli chodzi o wielkość, są to psy raczej średniej wielkości. Psy mają 52-60 cm wysokości i ważą 22-32 kg. Suczki 48-56 cm i 18-26 kg, czyli nie są to psy jakoś bardzo duże, ale pamiętajmy, dzięki temu wyglądowi, dzięki tej sierści, ten wygląd, tak na żywo, naprawdę można powiedzieć, że imponuje przejdźmy dalej, przejdźmy do charakteru, do tego co nie tylko wygląd, ale też charakter było celem twórców tej rasy. Jest to naprawdę doskonały pies rodzinny. Został stworzony jako pies rodzinny, mający spełniać te wszystkie wymagania psa rodzinnego, a do tego spełniać jeszcze kilka wymagań, o których później. Jeśli chodzi o tego psa rodzinnego, to on naprawdę świetnie odnajduje się w naszym towarzystwie. Można wręcz powiedzieć, że potrzebuje tego towarzystwa człowieka, o wiele mniej potrzebuje towarzystwa na przykład drugiego psa, innych psów i chociaż będzie względem ich tolerancyjne tak jak w przypadku innych zwierząt, to jednak jego najlepszą rodziną jest właśnie człowiek. I pamiętajmy, że nie może zostawać na dłuższy czas sam, on jest stworzony do tego, żeby być z człowiekiem. Ten charakter jest spokojny, zrównoważony. Są to psy pewne na siebie, ale pamiętajmy, że bardzo źle reagują na ostre traktowanie. Czy to na krzyki, czy to na jakieś kary. Nie powinniśmy nigdy tak wychowywać żadnych psów, a tego szczególnie. Choć zdarza się, że bywają uparte, no to nie są jakieś, ta upartość nie jest jakaś taka dokuczliwa. Po prostu niekiedy lekko się postawią, ale w łatwy, szybki sposób dadzą się przekonać. To nie są psy, które będą ślepo wykonywać nasze polecenia, ale przekonanie ich do tego nie jest trudne. To nie jest jak niektóre rasy, że uprze się, no to już po prostu koniec. Tylko Eurasier jest taką rasą, że mm, chociaż bywa uparty, to tą upartość można po prostu w bardzo łatwy sposób niejako obejść. Chęć do nauki jest naprawdę bardzo duża. Do tego są to psy inteligentne, i naprawdę w wielu zastosowaniach można stosować te psy czy to w bardziej skomplikowanych zabawach. Ten pies się tam świetnie odnajdzie. Jeśli chodzi natomiast o ruch, jest to pies, który świetnie dostosowuje się do właściciela. Oczywiście potrzebuje pewną ilość. Ruchu, codziennego ruchu, wysiłku fizycznego, ale kiedy znajdzie się w domu, stanie się genialnym kanapowcem. Kiedy wychodzimy, pobiega, ale pamiętajmy, że to nie jest pies, który musi, tak jak na przykład Husky, Samoyed, Malamut, wybiegać się bardzo porządnie, czy też jako niemiecki, czy inne rasy też potrzebują tego ruchu dosyć sporo. One nie potrzebują tego ruchu aż tak dużo, ale pamiętajmy, że jednak ten ruch jest im potrzebny. I żeby się wyszalały, i żeby ten nadmiar energii naprawdę nie przeszedł w inne rzeczy. Jeśli chodzi o kontakty z psami i innymi zwierzętami, o czym już mówiłem, świetnie się dogadują, nie są agresywne względem ich. Kontakty z dziećmi naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Tylko pamiętajmy, że ten pies ważący ponad niekiedy 30 kg może nawet przypadkiem takie mniejsze dziecko zawadzić. No i nigdy nie zostawiamy dzieci z psami, żeby się bawiły, bo nawet przypadkiem jedno drugiemu może zrobić krzywdę. Niekoniecznie pies dziecku. Jeśli chodzi o to, stróżowanie, są to świetne psy stróżujące, nie są szczekliwe. Świetnie reagują w odpowiedniej sytuacji i do tego nie są psami agresywnymi. Względem obcych są nieufne, z dystansem, ale nie z agresją. Potrafią zareagować tak, jak trzeba. Nie są to psy jakieś wybitnie obronne, ale dzięki temu to stróżowanie jest naprawdę bardzo fajne. Nie zrobią komuś krzywdy, nie doprowadzą do nie fajnej sytuacji. Nie mają instynktu myśliwskiego, to jest bardzo ważne, jeśli idziemy na spacer. Jeśli chodzi o wychowanie, to jest to rasa bardzo fajna. Bardzo fajna w wychowaniu, w prowadzeniu, nawet bezproblemowy pies na, na pierwsze psa, ponieważ ta upartość, czy ta, te inne cechy, które mogą przeszkadzać w wychowaniu, nie są aż jakoś bardzo podkreślone. I troszkę konsekwencji, cierpliwości, bez ostrego traktowania, i mamy genialnego psa. Troszkę się rozgadałem o tym charakterze, ale przejdźmy dalej. Przejdźmy do pielęgnacji. Pielęgnacji, która chociaż nie jest jakoś bardzo skomplikowana, to w jednym aspekcie musimy uważać. Ten pies mocno linieje. Najczęściej dwukrotnie w czasie roku, ale zdarza się, że linieje, niestety też przez cały rok. Są egzemplarze, które linieją przez cały rok. Pamiętajmy tylko, że to linienie nie jest jakieś trudne do opanowania. Szczotkowanie, wyczesywanie i to jest raczej bardzo łatwe. Więc ta pielęgnacja nie jest jakoś nadmiernie uciążliwa. Jeśli chodzi natomiast o zdrowie, chociaż to ta rasa jest raczej zdrowa, to zdarza się dysplazja stawów Biodrowych, wypadające rzepki, problemy z oczami. Niektórzy twierdzą, że ta niewielka pula genowa no może doprowadzać do problemów, ale te problemy nie są jakieś duże. Ten wiek, jak długo potrafią żyć, świadczy o tym, że ta rasa jest raczej rasą zdrową. Oczywiście, odpowiednia opieka weterynaryjna jest tym, co zawsze najważniejsze. Odżywianie. Nie ma z nimi raczej żadnych problemów. Lubią jeść. Problemy z tyciem pojawiają się tylko kiedy naprawdę byśmy je przekarmiali, albo nie, miały, nie miałyby te psy w ogóle ruchu. Tak, to nie ma najmniejszego problemu. Jak zawsze, odpowiednia karma, odpowiednia zbilansowana dieta, no i nie ma problemów. Przejdźmy do wad i zalet. Po stronie wad należy wymienić po pierwsze, że bywają uparte. I chociaż ta upartość, w porównaniu z innymi rasami. Właściciele innych psów, kiedy powiedzielibyśmy, że Eurazjer jest uparty, to po prostu by nas wyśmiali, ale należy to podkreślić. Potrzebuje bardzo dużo naszego towarzystwa. Dla jednych to wada, dla innych to zaleta, ale te psy naprawdę potrzebują masę naszego towarzystwa. Jest to też pies bardzo wrażliwy. Źle reaguje na przykład na kłótnie w domu, na takie rzeczy. Do tego źle znosi upały, źle znosi wysokie temperatury. I oczywiście to, że mocno linieje. Natomiast, kiedy mowa o zaletach, świetnie dogaduje się z dziećmi, świetnie dogaduje się z psami, z innymi zwierzętami, jest bardzo towarzyski, uwielbia z nami spędzać czas, dostosowuje się do naszego życia. Ta pielęgnacja, chociaż to linie nie jest dosyć mocne, jest w miarę łatwa. Lubi z nami współpracować. Nie jest agresywny, ale jest bardzo dobrym stróżem. Nieszczekliwym stróżem. Wesoły, ładnie wyglądający. No, naprawdę według niektórych same zalety. Idąc dalej, dla koło tarasa. Oczywiście dla kogoś, kto chce mieć fajnego psa rodzinnego, który. Dodatkowo może spełniać taką funkcję jak stróż, można z nim uprawiać te prostsze, amatorskie sporty psie, świetnie dostosowującego się do warunków w jego otoczeniu i jest w stanie zapewnić mu odpowiednią ilość czasu. Tego ruchu nie jest aż tak dużo, więc z tym aż tyle nie ma problemu. Pamięta o tym linieniu. No i po prostu chce psa rodzinnego o bardzo fajnym wyglądzie, fajnym charakterze. I łatwego w wychowaniu i wprowadzeniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia, zasubskrybowania. To wszystko, o czym już mówiłem, co pojawiały się napisy. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.